Absolutnie dosyć. To się powtarza zbyt często. Proszę bardzo. Panie ministrze ciepłej wody. Korzystając z okazji, że takie ministerstwo nie istnieje, pragnę tą drogą dać wyraz temu, co sądzę o pańskiej pracy i o panu osobiście. Ja, proszę pana, na ciepłą wodę czekam już zbyt długo. Ja rozumiem, że za sanacji, kiedy ciepłą wodę trzeba było dzielić na czworo, było to nieosiągalne. Gdy w czasie okupacji okupant wywoził całą ciepłą wodę do Rzeszy, milczałem. Nie będę milczał jednak dzisiaj. Ja, od 23 lat, wolny obywatel swojego kraju. Żądam dostarczania do mojego mieszkania podległymi panu rurami ciepłej wody. W ten sposób, żebym mógł z niej korzystać w godzinach i w ilościach, jakie ja, a nie pan, uznam za stosowne. Nie uprzedzał mnie pan, że ciepła woda będzie dostarczana do mojego mieszkania tylko wtedy, kiedy pan sam będzie miał ochotę wykąpać się lub coś przeprać. Tak jest, proszę pana, i proszę się nie zasłaniać obiektywnymi trudnościami, zwalając całą winę na niesolidnych kooperantów, którzy dostarczają panu surowiec wodny o niższej niż ustalona temperaturze. Mnie to nic nie obchodzi. Ma pan ogromne biuro, mnóstwo pism, podań, korespondencji. Proszę bardzo, niech pan pali pod kotłem urzędowymi papierami.